mamy agregat, pełna sinusoida i będziemy chcieli sprawdzić tak, po pierwsze, czy daje nam tą sinusoidę pełną. Następnie obciążymy go olejakiem 2 kW. Będziemy to wszystko mierzyć na napięciu. Zobaczymy, czy działa z lampką zwykła, żarówka i LED-owa. A na końcu podepniemy go do samochodu i zobaczymy, czy jest w stanie ładować elektryka. Tutaj mam przygotowany samochód elektryczny, także zobaczymy. Jeżeli uda się na to wszystko zrobić, to naprawdę rewelacyjny. Pomiarówka, mamy tutaj oscyloskop i możemy zobaczyć dokładnie, jak wygląda sinusoida. Kaloryfer, UPS, też bardzo ważne, czy UPS firmy Volt będzie się ładował z tego generatora. Dobrze będzie sprawdzić potem, czy UPS uruchomi nam ogrzewanie w domu, czyli czy z UPS-a jesteśmy w stanie zasilić nasz piec centralnego ogrzewania. Jeżeli tak, to możemy go podładować, możemy podładować samochód i tak naprawdę nawet dłuższe przerwy w prądzie nam nie przeszkadzają. Zobaczcie sobie, to jest nieduże, waży około 300 kg, wlewamy paliwo od tyłu. Także zapraszam na ten eksperyment, bardzo ciekawy i przede wszystkim ważny, bo popatrzcie, jest zima, śnieg i naprawdę, jeżeli dojdzie do zawiedzonych awarii w zasilaniu energetycznym, to poradzimy sobie 2-3 godziny, ale przy dwudniowych, bez takiego urządzenia, ani rusz. Jak wygląda z jednej strony, z drugiej, gdzie jest wlot oleju, gdzie się wlewa olej. Z drugiej strony jest wlot oleju. Wskaźnik paliwa. Lejemy tak. To stanie musi być z przodu gdzieś. Tutaj jest. Dobra. To jest to. Zamknięte. Tak. No i trzeba tu szarpnąć, żeby uruchomić. Nie, nie, jeszcze daj całą sekwencję w ogóle. A co dalej jest? To eko muszę wyłączyć. Mhm. Włącznik na start. Teraz ten starter. Tu. Włącz, nie wiem, to najpierw lekko i tak. Tam zawiesz. Żarówka świeci i to najważniejsze, 230 V i dajemy oscyloskop. Zobaczcie, 50 Hz, 22, bardzo ładna sinusoida, bardzo ładny wykwit. Naprawdę jest. Tak powinno być. Przez to, że ten inwektor się nazywa? Naprawdę idealna. Idealna sinusoida, także jest naprawdę super. 50 Hz, 220 V. Możemy mieć potwierdzenie. I teraz tak. Po kolei. Włączamy obciążenie. Czyli mamy tak. Żarówkę. Żarówka świeci. Czuła na parametry prądu. Na full. Pokaż ten. Napięcie. Napięcie spadło.
jest sens tutaj dobrą? Da się? Tak. Tutaj weź ten kolor zielony. I co jest? Nie wiem, nie za tych sywali. Nie spełnia wymagań. Jest włączony typ eko? Tak. A to można właśnie może wyłączyć, nie? Było typ eko. To już wtedy sobie włączyć, nie? Żeby jest tryb eko i niestety nie spełnia wymagań braku ziemienia. O! Włączone jest? Nie, no proszę. To chyba samo pod dwukoliście się jest. No skuj to wolę ładowanie leci. Nie. Dobra, pokaż ten. To... Dobra, tyle. No i trochę też się wyłącza. To i się paliwo zakręca. Tu jest śruba na uziemienie. Dokładnie, jeżeli... Chcemy to uziemić, to korzystamy z tej śruby. Uziemienie czasami jest bardzo potrzebne, ponieważ różnica potencjału może być bardzo wysoka, bo to, że on ma plus minus 230 V, to świadczy tylko o tym, że jego potencjał jest taki, a względem naszej sieci domowej może być plus 200, plus 430 na przykład. Tak trzeba by uważać. Koniecznie używajcie tego uziemienia, jeżeli będziecie podpinać go do czy samochodu, czy do instalacji domowej. Trzeba paliwo to połączyć, się zawór do paliwa. A on był zamknięty teraz? Teraz jest zamknięty. Otwieramy jak? Tak, tak, do góry, tak. I teraz jest otwarty, tak? Tak, tak, teraz jest otwarty. Po czym to widać, że jest otwarty? Zamknięty? No jest w tą stronę skierowany. A i tak było na tym tle. No i teraz tak. Eko wyłączone, wyłączone ma być. Jest no, i to włączy? Tak, to trzeba włączyć. No i trzeba zapuścić. Dobra. Przytrzymać ręką jedną. Nie wiem, trzeba przytrzymać urządzenie. No i. No,
może zasłaniać się podać. Wezmę w stanie? Tak było powiedzieć. No tak, instrukcji było, że w stanie dawać. Gdzie to w stanie jest? To trzeba pociągnąć do przodu. Jest tu dane już na ten? Tyle już, ty tyle. Włącz UPS-a. O, czy co, brak uziemienia znowu, prawda? No pewnie tak. Nie ładuje nam się na pewno. Ten sam mamy sygnalizator. Ale... No. Czyli ładuje nam się, pokaż to. Ale mamy podpięte... Przeciążone? Może, pewnie tak. Na pewno przeciążył się. Ale miałem na małe ładowanie. Ale jeśli małe, to... Ale jeśli było zbyt duże. W tym momencie jest włączony przewód do gniazdka. Gniazdko wyłączone z prądu, więc teoretycznie jest to uziemione. A mimo to mamy brak uziemienia. Czyli nie ma bata, nie zaciała. Nawet jak mamy poprzez uziemienie przewodem, tu jest do gniazdka uziemione, gniazdko jest wyłączone. Chyba że całkowicie uziemienie jest odcięte, ale to nie wiem. Także nawet przy braku prądu i przy uziemieniu nie chce to działać. Zasilamy UPS-a z prądu. Mamy sinusoidy 50 Hz i zasilanie, wyjmij przewód. Żarówka daje radę i tutaj mamy jakieś obciążenie, ale sinusoida wygląda w ten sposób. Włącz proszę PSA. No i wróciło nam do normy.